Ale pięknie. Szanowni Państwo, a teraz chciałbym Państwu przedstawić znanego autora, znanego Państwu doskonale, znanego mnie doskonale, człowieka, który ma wielkie zasługi na niwie krzewienia kultury polskiej, odznaczonego niedawno za twórczość i za działalność Złotym Krzyżem Zasługi przed Państwem, Andrzej Bartkowski. Tym Złotym Krzyżem Zasługi byliśmy odznaczeni w tym samym czasie przez prezydenta i całą odpowiedzialność za to ponosi prezydent. Ale Marek też był beneficjentem tego wydarzenia. Mówi się o takich ukrzyżowani. Może to nieco na wyrost. Proszę Państwa, nie może... Chociaż przy nowej władzy nie wiem. Nic bardziej złośliwego, jak mnie dać po Emilianie. Emilianie, gratulacje, fantastyczne jesteś jak zwykle. Ja może zacznę taką delikatną satyrą polityczną, żeby tobie złożyć ukłon. Prezes J.K. Prezes J.K. choć haki ma, na księdza ryc nie powie nic. Bo cały pic, że gdy ksiądz ryc do J.K. się nie zraża, to J.K. chyc w sondażach. Proszę Państwa, ponieważ Marek jest naszym gościem prawie na każdym forum humanum, bardzo sobie to cenimy, Marku, i stałeś się częścią naszej rodziny forumowskich, że tak powiem, a szczególnie rodziny Bartkowskich. W związku z tym rodzinnie Ci złożymy teraz hołd i ja poproszę Irenę, moją żonę, która pisze wiersze, bajki, nagrywa różne płyty dla dzieci fajne, a teraz nie dla dzieci, bo jesteś już dorosłym chłopczykiem, ale Irena, proszę. Oda do Marka Majewskiego. Mareczku, dzisiaj twoje święto, więc pozwól, że powiem parę słów. Zacznę od apelu do państwa. Proszę państwa, czapki z głów. Marek Majewski to nie żart. Choć może niepozorny, lecz mądrym słowem chłoszcze świat. Marek Majewski jest nieco zadziorny. Tu brzdęknie w stronę, tam wyda głos. Mięciutkim śpiewem zaskoczy, jak trzeba wyprowadzić os. Majewski jest po prostu uroczy. Marek Majewski to satyryk od wielu lat na scenie. I powiem wam, moi drodzy, nie pójdzie w zapomnienie. Czasem zbyt ostro sobie pogrywa, lecz taka widać natura. Marek Majewski się nazywa, a w ogóle to jest wielka kultura. I pisze wiersze, i piosenki, i aforyzmy składa. Marek Majewski to super facet. Po prostu szkoda gadać. Marek Majewski fajny gość. Wielbią go dzieci, panie i panowie. Więc bijmy brawo, bo to ktoś, co artystą przez duże A się zowie. Chcieliśmy przygotować piosenkę, ale nie było naszego artysty, z którym jesteśmy bardzo związani, Andrzeja Płączyńskiego. Ale niedługo będzie 50-lecie pracy artystycznej Marka. I teraz, Marku, pozwól, że ja też ci wierszyk napisałem, taki mały, bo teraz trzeba pisać no po prostu peany. Niestety, czas taki przyszedł. Zaczynam od ciebie. Benefis ma swoje prawa, przepraszam Państwu bardzo. Ale to nie będzie pewne. Niezasłużone tak. Zapewne te wszystkie słowa, ale bardzo miłe. Majewski Marku, skłonnyś do żartów ubranych w garnitur słów, czy w akwaparku, w parku, czy w barku na politycznym też jarmarku, głośno od twych prześmiewczych mów.
Z tą twoją lirą chłoszczesz satyrą pana wójta i plebana. Drwiną popędzasz i nie oszczędzasz. Docenią to o 6 z rana. A może rada starego drucha? Niech z ciebie żółć już tak nie bucha. Może liryka? Masz swoje lata. Weź załóż klapki i luźne szatki i majtki w kwiatki. Po co ci krata? Idzie już nowe, więc nową mowę umieszczaj w każdej z twoich ról. Drobiazg, sumienie, psztyk. Na antenie król umarł. Niech żyje król. Majewski, twórco, obrazoburco, panegiryków, ud, peanów się teraz naucz, jak światły naród i się zastanów. O, nie, Majewski, artysto, rację głoś, rąb satyrą i krzycz wciąż, ryć jak łoś, a ryku twego echa zaczną do nas przeciekać i przeniknie człowieka sumienia głos. I gdy chłoszczesz, nie oszczędź pustych głów, by w lustro mogły głowy patrzeć znów i w tych głowach słów chłosta mogła echem pozostać, by duch jękłby i lęk był satyryków. A że taki nie inny odbiór mas? Koncert kwików i bzyków? Taki czas, że nie zdziałał tu wiele twój niemały intelekt? Kartkę w dłoń, satyryku, jeszcze raz! Nie oprzyj się, Majewski, sugestiom tym, w satyrze gniew i krew, i lew, w satyrze zew. No i tej głębi oraz zewu poetyckiego śpiewu, w którym rząd moc ma sens i rytm, i rym. Nie pozwól, by kimów natryskiem zmyć łudy z nas wszystkie. Świeczki przyćmić rozbłyskiem Platona nimb. O Majewski, tyś małyś, aleś drap! W satyrze tyś silny, nie czas, byś tu słabł. Więc radzę ci, byś walczył i sił ci musi starczyć, boś jest odpowiedzialny za polski garb. I żeby ci powiodło się w tym planie, a ja to wiem, że chyba tak się stanie. Święty Stefanie, Addeum filetificatium ventutem me. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Marie Semper Virgini, Beato Michaeli Archangel. Amen. Andrzej Bartkowski, proszę Państwa. No, Andrzeju. Proszę Państwa, jeszcze mały krótki wierszyk, ponieważ zrobiło się patriotycznie trochę wcześniej za sprawą Wojtka Dąbrowskiego. Ja pozwolę sobie jeszcze raz wygłosić taki mały wierszyk z mojej książki, która się nazywa Graj Tango. Drogie panie i panowie, to jest ważne, co tu powiem. Niech usłyszą premier, sejm i rząd. Ogień krzepnie, moc truchleje, nowe budzą się nadzieje, że się nie wda w moc tworzenia żaden błąd. No bo wreszcie tak jak los chce, macie kapitański mostek. Dzierżcie mądrze i z rozwagą startu przycisk. Cała naprzód, wiatr to żagli, bo czas już aż nadto nagli. Wyprowadźcie polski statek z płycizn. Niech więc Polska się nie lęka. Cała sprawa w waszych rękach. Niech się wiedza wasza z doświadczeniem brata. Niech zabłyśnie wasz intelekt. Przecież Polska waszym celem. I na Polskę trzeba ściągnąć oczy świata.
żeby Francuz, Włoch i Niemiec uznał w końcu polskie plemię i powiedział: Polsko, szapoba! Miałaś kiedyś słabe chwile, lecz dziś mocy w tobie tyle, żeby wreszcie światu przykład dać. Lud z nadzieją was wybierał, więc udowodnijcie teraz, że głos ludu był też ważną rolą, żeby z próżni zrobić pełnię, uaktywnić budów Kielnie, no i biele oraz czernie przeobrażać w kolor. Konstruujcie, twórzcie, bo czasu brak, więc puśćcie zło. Kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram: Polska, krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwiań polską pietą. Nie czas już liberum veto. Niech wam obce będą dysonanse. Po co spory, kłótnie, waśnie? Cicho! Psst! To Polska właśnie. To historia Polsce daje szansę. Andrzej Bartkowski. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję za wszystko, bo i państwo, i ja jesteśmy tutaj jednak za przyczyną dwóch panów Andrzejów. A zaimponowałeś mi tym poematem, chociaż jestem nieobiektywny, ale bardzo serdecznie ci dziękuję. Natomiast obiecałem Irence, że zadedykuję jej piosenkę tak, jak ona mi zadedykowała wierszyk. Może to jest dobry moment, ponieważ Irena jest znakomitą autorką dla dzieci. Nagrała płytę. Wydaje książki, wiersze też. Ja miałem taki okres w życiu, że utrzymywałem rodzinę z pisania dla dzieci. Zacząłem od Świerszczyka. Państwu się to inaczej kojarzy, ja wiem, ale było takie pismo dla dzieci, które się nazywało Świerszczyk. Dziwne miałem z nim przygody, bo na przykład napisałem kiedyś coś o świętym Mikołaju. Pani redaktor naczelna wzięła mnie na dywanik, powiedziała: panie Marku, Mikołaj tak, święty nie. Mamy takie zalecenie metodyczne, że może być Mikołaj, no już nie Dziadek Mróz, ale święty nie może być. Nawet nie wiedziałem, że w niektórych swoich tekstach, bajkach czy wierszach, które potem zresztą trafiły po części do podręczników języka polskiego, już wtedy zapowiadałem się na satyryka politycznego. Nie wiem, tak czy inaczej chciałbym zadedykować z kolegami wspólnie i ręce piosenkę, która jest jedną z tez moich naczelnych dla dzieci, a teza się zawiera w tytule: każdy chłopiec powinien mieć misia. Dziewczynka też, jeżeli tylko chce. Mam nadzieję, że państwo podchwycą z nami ten refren. Piosenka z dedykacją dla Ireny. Gdy wchodzę do pokoju dziecinnego, to zawsze najpierw patrzę, gdzie jest miś. Bo taki zwyczaj mam i mi się dobrze znam. I jedno wiem na pewno nie od dziś, że każdy chłopiec powinien mieć misia, a każdy miś powinien chłopca mieć. Tak jak Puchatek miał swojego Krzysia, bo wtedy miś najlepiej czuje się. Bo każdy chłopiec powinien mieć misia, dziewczynka też, jeżeli tylko chce. A wszystkim dzieciom wiadomo nie od dzisiaj, że najlepiej śpi się z misiem, to się wie. Raz byłem w wielkim sklepie z zabawkami i misia tam spotkałem, mówię wam, co nie dał sprzedać się i wciąż tłumaczył, że miś chłopca musi sobie wybrać sam. Bo każdy chłopiec powinien mieć misia, a każdy miś powinien chłopca mieć. Tak jak Puchatek miał swojego Krzysia, bo wtedy miś najlepiej czuje się. Bo każdy chłopiec powinien mieć misia, dziewczynka też, jeżeli tylko chce. A wszystkim dzieciom wiadomo nie od dzisiaj, że najlepiej śpi się z misiem, to się wie. I jeszcze mi się właśnie przypomniało, co mi powiedział pewien mądry miś.
że nawet starszy pan, jak ja, gdy swego misia ma, jak ja, to jeszcze czasem chłopcem może być, bo każdy chłopiec powinien mieć misia, a każdy miś powinien chłopca mieć. Tak jak Puchatek miał swojego Krzysia, bo wtedy miś najlepiej czuje się. Bo każdy chłopiec powinien mieć misia, dziewczynka też, jeżeli tylko chce. A wszystkim dzieciom wiadomo nie od dzisiaj, że najlepiej śpi się z misiem, to się wie. Jelenko, to dla ciebie. Jest taka płyta zresztą do nabycia, piosenki dziecinne. Napisałem ich sporo. Kiedyś w takim programie Ciuchcia grałem rolę pana poety, który zawsze jakąś piosenką swoje wejście kończył. Z tego się złożyła płyta piosenki dziecinne.